Wesołych świąt! Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Krzywy. Jako że dzisiaj jest Wigilia, 24 grudnia, to bardzo bym was prosił, żebyście zaraz po obejrzeniu tego odcinka ruszyli z pomocą do swoich rodziców, pomogli w przygotowaniach do dzisiejszej wieczerzy. No i co? Wszystkim zdrówka, fajnych prezentów pod choinką, a jeżeli pod choinkę zażyczyliście sobie z mojego powodu Full Managera, to bardzo was przepraszam za to, jak zrujnowaliście swój przyszły czas, bo no to jest straszny pożeracz czasu. Przypominam o wszystkich linkach w opisie, a także o możliwości dania łapki w górę oraz subskrypcji, a my lecimy do odcinka. I słuchajcie, nie ukrywam, że ten odcinek jest nagrywany w ten sam dzień co wczorajszy, ale musiałem nagrywać na zapas z uwagi na to, że są święta, a ja wracam do swojego rodzinnego Cieszyna. Tak więc, słuchajcie, lecimy do odcinka. Teraz czeka nas mecz na wyjeździe z Citadelą, potem u siebie z Wenecją i potem z Spal. Zobaczymy, czy na mecz z Cremonese nam się uda jeszcze załapać. No to co, lecimy. Słuchajcie, co jaka jem cukierka. Ale teraz bardzo ważny mecz, Udinese z Cremonese. Zobaczmy. Jaki wynik? Uwaga. I... No. I uwaga. Jak to się tutaj potoczyło ostatecznie? Wydaje mi się, że Cremonese wygrało. Bo jesteśmy na trzecim miejscu. A nie, remis, bardzo dobrze, bo Udinese nas nie wyprzedza, a Cremonese za bardzo nam nie odjeżdża, więc i dalej. Crotone gra z Pizą, zobaczmy jak im pójdzie. Strasznie się Crotone wykoleiło w końcu wygrali. No i nas przegonili oczywiście, tak więc genialnie. Jak chciałem mówić, że Crotone się wykoleiło w końcówce, znaczy w końcówce ostatnio. No a tu ostatecznie jest jednak, są jednak nad nami, tak więc lepiej trzymać czasami język za zębami. Citadela jest faworytem. Przynajmniej tak kursy mówią. Zobaczymy, czy się to przełoży na wynik spotkania. Mam nadzieję, że nie. No a my już teraz powoli będziemy zaczynać. Scalvini i Almici nie mogą w tym meczu wystąpić, ale to nawet dobrze, bo to znaczy, że będziemy mieli ich wolnych na spotkanie z Wenecją, które już w następnej kolejce będzie miało miejsce. Wiecie co, chyba większych zmian tutaj nie potrzebuje robić. Silva, Marconi, Somma. O nie, 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 tu jest jedna znacząca zmiana. Bastianello, ty spierniczasz jak najbardziej na ławkę. Nie ma dla ciebie tutaj miejsca. Presja jest po stronie przeciwnika, więc co mamy do stracenia? Pokażcie w tym meczu zęby. Oczywiście, żeby pokazywać zęby, to najpierw warto pójść do dentysty. Tak więc wszystkich was, którzy z tym zwlekacie i dawno nie byliście, polecam się wybrać. Ja ostatnio nadrabiam, no przyznam się, dość długi okres niechodzenia do dentysty. No i jest trochę pracy, powiem szczerze, nad moimi zębami. Nie wiem, dlaczego o tym teraz mówię, ale to zawsze warto coś powiedzieć, kiedy się dokonuje instrukcji dotyczących przeciwnika. Powiem wam, że troszeczkę próchnicy tam jest. Ale nie będę wam mówił, bo może jecie czy coś i wam brzydzę jedzenie. W każdym razie dbajcie o swoje zęby i myjcie je zawsze przed snem i rano. I ogólnie myjcie, jak macie z kimś rozmawiać, żeby wam nie śmiedziało z ust. Normalnie jestem jakimś motywatorem. Dobra. Ale niech tutaj się moi zmotywują i zaatakują Citadelę. Zobaczmy, jak to tutaj się będzie prezentowało. Oj, 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 oj. Ładnie to rozegrali. No ładnie to rozegrali, ale nie wiem, czy nie było spalonego. Wydaje mi się, że mógł być spalony. Na pewno to będę teraz sprawdzać. Zobaczmy. I gol nieuznany, tak jak myślałem. Offside. Zażądaj więcej, im trzeba krzyknąć. Panowie, jazda, jazda, jazda. Biała gwiazda. Dawać. Tu się musi zacząć więcej dziać. Ojej, dobra, tam, dobrze tam naszli na to na dośrodkowanie zrzutu rożnego, ale na szczęście ponad bramką. Mamy akcję w końcu pod bramką przeciwnika. Giron, Odier. Ładnie Luperini wypuszczony. Strzał! Jest! Jest! Gol dla nas. Ładny rykoszet tam się udał. Więc samobój ostatecznie to jest i wygrywamy 1-0. Genialnie. A teraz oni mają akcję zaczepną. Będą próbowali odrobić to, ale nie, popełniają błąd i mamy kontratak. Nestorowski, uwaga. Zobaczmy, co z tego będzie. Niewiele piłkarzy w środku. Ale dobra, aj, beznadziejne wycofanie. I teraz to oni mają kontratak kontrataku, że tak powiem. Zobaczmy, czy to obronimy, czy też nie. Ojej, ile miejsca. Ojej, Christoph
No i pięknie Masolo! Pięknie, Bastianello by się położył, by wpuścił tę piłkę po krótkim rogu. Oj, tam jest był faul nieładny na Brewerim. Ale Masolo to jest znak klasa, słuchajcie, to jest klasa. Sama w sobie. Jesteśmy nadal przy piłce, Luperini, zobaczmy. Silva, Odier. Ojej, było blisko błędu, Masolo. Ale nie zwlekaj, no. Somma. Marconi, dawno nie grał. Somma. No panowie, już Silva, Marconi. Ja pierniczy, no ile jeszcze wezbycie wciągać? Czy was stać na podanie do przodu? Ja pierdziele, no i tak pograli, że teraz stracimy bramkę, jak znam życie. No już pewnie rzut karny. Ja pierdziele, po prostu analizę tego zachowania w polu karnym pomiędzy naszymi trzema obrońcami, a bramkarzem powinno się puszczać młodzieżowcom w szkołach La Masie. I to jest przykład tego, jak się nie zachowywać, po prostu dramat. Ja pierdziele za kretyńskie zachowanie. No i remis, no. Ale zrejdżowałem teraz, no nienawidzę czegoś takiego, dramat, ja pierdolę, no skrytykuj, no kretyńskie zachowanie, można było 1000 razy podać po prostu, no. No i dalej czekają, ja pierdolę, no nie, no tu mi się cisną w Wigilię same normalnie przekleństwa na usta, no, a nie tak powinno być. Panowie, dawać i się nie poddawać. No, Nesterowski, ładnie, Ricardi. Pięknie, pięknie teraz rozegrali, pięknie. O to chodziło. Dobra odpowiedź, panowie, na to. Na tą głupią stratę bramki, naprawdę, no. Dawać, jazda, panowie, trzeba to obronić, no. Oj. Pięknie, Masolo, no po prostu genialna interwencja znowu, no. Bastianello już by się tam 5 razy położył. Dobra, Vita. W wirtualnej tabeli awansujemy na drugie miejsce. Bardzo mnie to cieszy. Ale tutaj dość groźnie cały czas nas Cittadella atakuje. Musimy się przed tym bronić. Mają rzut rożny. No i niestety. Niestety, 2-2. Dobrze, że nasz się na tą piłkę. Szkoda, że tracimy no bramki po dwóch stałych fragmentach gry. No. No, co mogę powiedzieć, no. Tak im powiemy. Dobra reakcja. Liczę na to, że się to wszystko tutaj polepszy. Brewery 6,5 czy 6,6? 6,6. No dobra, jestem w stanie to zaakceptować. Luperni 6,4. To jest trochę słaba ocena. Nie wiem, czy za chwilę jakichś zmian nie będzie. Okej. Okay. Jeszcze chwilę poobserwujemy zawodników. Ricardi. Ładnie tutaj wypuścił Luperniego. Ale ten nie dochodzi, bo trochę za mocna była ta piłka. Ale próba okej. Okay. Ricardi. Panowie, zobaczmy, czy... No i już pochwaliłem i muszę teraz zganić, bo niedokładne podanie, naprawdę od niechcenia. Tracimy piłkę, Borges odzyskuje, ładnie. Zresztą była groźba żółtej kartki przy ewentualnym faulu. Ricardi, Odier, no i dawaj do przodu. Soma, ładnie. Aj, klepę próbowali, ale się nie udało. No, Borges, odbieraj to. O ja pierdziele. No i będzie 3-2. I spadamy na piąte miejsce. Dobra, czas na zmiany. Czas na zmiany, to nie może tak dłużej wyglądać. No niestety, 3 zmiany wykorzystane. Lecimy. I oczywiście, co muszę tutaj pozytywnie, bardzo ofensywna gra. Szeroko. Tempo wyżej. I przede wszystkim... Szybko wyprowadzaj piłkę i lecimy do meczu. Dobra, ładnie przechwyciliśmy piłkę. Kretyńskie wykopanie piłki przez bramkarza. Odier, Ricardi, Kun, Dodody, ten. Tutaj pograliśmy jakoś... O Jezu, Candelon chyba źle wszedł w tym spotkaniu, skoro tak beznadziejnie straci piłkę. Ricardi, Odier, ładnie, Nesorowski, dawaj, kończysz to. Ale też dobre, teraz trzeć wycofanie do Tak jest! Pięknie, pięknie. Nesterowski gra chyba mecz sezonu póki co. Panowie, gonimy to, gonimy. Jazda. Zażądaj więcej, im powiedziałem. Mam nadzieję, że to poskutkuje czymś dobrym. Panowie, jazda. No ale no nie możecie na tym przestawać, no. Atakować i rzut wolny dla przeciwników oczywiście. Nie, no tam był spalony. I?
No, gol nieuznany, tak jak mówiłem, spalony. No i oczywiście nie ma żadnych akcji. Kuźwa, i za chwilę będzie akcja, będzie miała Citadela, no. Nie, no ja pierniczę coś takiego, to jest... Nienawidzę tego w FM-ie, no nienawidzę, no. Remis, znowu z drużyną, która jest gdzieś tam w rejonach 12, 13, 15 miejsce, no. Kiedy nie ma Scalviniego, to nam przestaje iść. W defensywie są strasznie głupie błędy wtedy. Wenecja gra z Vicenzo, mam nadzieję, że nas nie przeskoczą. A i tak, za chwilę zmigramy, więc jak co, to ewentualnie odrobimy. Niestety Wenecja wygrywa swoje spotkanie, przez co staje się aktualnie wiceliderem. My tracimy do nich 3 punkty, a do pierwszego miejsca 6. No, jeżeli swój mecz wygra na dodatek Crotone, to my spadamy na 5 miejsce. Fajnie, 2 remisy tragiczne w naszym wykonaniu i porażki, i oddalają się te 2 pierwsze miejsca, no ale spokojnie, to jeszcze nie koniec przecież sezonu, nie? Brescia gra swój mecz z Crotone, liczymy i trzymamy kciuki za Brescię, żeby oni, no niestety, wygrali, przez co my spadamy właśnie na to 5 miejsce, tak więc teraz te 3 punkty w meczu z Wenecją będą bardzo, ale to bardzo ważne. Wenecja jest faworytem w meczu u nas, no nie dziwi mnie to, oni są jednak spadkowiczami Serie A, z którymi chyba w poprzedniej kolejce, w poprzedniej jakby, nie kolejce, kurde, kolejna infekcja wirusowa, to jeszcze Giron. O no nie, no to kurde. Z którymi w poprzedniej fazie sezonu wygraliśmy bodajże, tak więc to na pewno się chwali. No pytanie tylko, jak teraz nam się uda w meczu u siebie, czy ten mecz obronimy. Palermo, właściciel wyśmiewa plotki o przejęciu klubu przez konsorcjum. A jak widzicie, raczej się nic tutaj u nas w Palermo nie zmieni. Lekki szpital u nas jest, bo Peretti, Giron i Slippo z kontuzjami, aczkolwiek no, tych dwóch w zasadzie nie gra i tak swoich meczów aktualnie, ale sytuacja wygląda tak, że... A wiecie co, spróbuję Candelone tutaj za Brioliego na ten napad, Riccardi, Luperini, Odier, De Rosa w razie czego jakby trzeba było wejść, chociaż nie wiem czy nie udać go za Luperiniego, bo on raczej się chyba będzie lepiej prezentował niż Luperini. Doda Borges na wahadłach, Scalvini wraca, o Jezu, Bastianello by wystąpił znowu przez przodek, Massolo na oczywiście bramce jako pozycja numer 1 i lecimy do meczu. Nie zwracajcie uwagi na żadne pochwały pod naszym adresem, tym ludziom zależy na tym, żebyśmy się potknęli, zero prestiż, cieszcie się grą jak zawsze. Trochę zaryzykowałem, wiecie, z takim zrzuceniem presji z nas. Ale czasami trzeba spróbować dość ryzykownie tutaj podejść do tej rozmowy kwalifikacyjnej, tylko motywacyjnej. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jak widzieliście, Wenecja wychodzi na to spotkanie diamentem wąskim, więc my oczywiście co robimy? Szeroko gramy sobie z nimi. No i zobaczmy, jak to będzie. Już tutaj piłka do Dody na skrzydło. I piękny przerzut na drugą stronę do Borgesa. Ile jest miejsca na tych pozycjach, niesamowicie dużo, zobaczmy co Borges zrobi. No, Riccardi, Borges pewnie będzie wymiana piłki. No i wrzucaj, no co wy czekacie, no i Doda. Jest, 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 Nestorowski nastrzelony przez Dodę. Przypadkowa według mnie asysta i prowadzimy w tym meczu, jakże ważnym. Bardzo dobre rozpoczęcie, ale jakiś... Nie, to musi być zaliczona bramka. Dokładnie, tam nie było żadnego spalonego nic. Brawo, 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 panowie. No i już od razu tutaj próbują odpowiedzieć, ale nadal to my jesteśmy przy piłce. Riccardi, Borges. Zobaczmy, czy to coś tutaj nam się uda. Nestorowski, Doda znowu przy piłce, De Rosa. 2-0, ale tam chyba był spalony, tam mógł być spalony akurat tym razem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Mógł być spalony, mógł być. I... Zobaczmy. No, niestety, tym razem akurat spalony był. Szkoda. Ale sam fakt, że atakujemy, jest dość dobrą prognostyką na dalszą część tego spotkania. Ta pierwsza połowa mija tak dość szybko. Wenecja za bardzo nie atakuje. A dobra, wykrakałem, teraz mają akcję. Ale może się uda to jakoś tutaj poskromić szybko i zdusić w zarodku. Jakiś odwrót piłki może, panowie? I kontra? Może nie tym razem. No, dawać, 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 panowie, odebrać, aj, ładne podanie na skrzydło, wrzuta, co? Jak on dostrzegłbyś, ja byłem pewien, że to jest samobój. Zażądaj więcej, panowie, nie wygląda to jakoś mega dobrze. Dobra, mamy akcję, Berges, dawaj skrzydeń, ciśnij.
Ładnie, Candelone. Kuźwa, ale beznadziejne podanie. Ja pierdzielę, taki niedbałe i niewymuszony. Nawet nie był prasowany za bardzo. No i już będzie teraz 2 do 1. Ja pierdzielę. Jestem wściekły. No jestem wściekły. Jak nie być wściekłym tutaj? No powiedzcie mi. Macie teraz szansę strzelić bramkę do szatni. Musicie to zrobić. Wypadałoby przynajmniej. No panowie, Soma, dobrze, trzeźwo. Doda wrzuca na Candelone. Mogłeś spłacić i odkupić winy, ale tego nie zrobiłeś. Przegrywamy do przerwy z Wenecją. Dość agresywna reakcja tutaj musiała wlecieć. Za chwilę raczej Candelone zejdzie, bo on nie prezentuje się zbyt dobrze. Teraz zrobimy sobie tak, że oczywiście wejdziemy w bardzo ofensywną taktykę. I wiecie, takie moje standardowe, trochę ryzykowne, ale jednak trzeba je tutaj zrobić, zmiany. Zrobimy tak, że zejdzie Soma. Kun tutaj wejdzie z Calvini. Odiel będzie ryglem defensywnym. Spróbujemy zagrać na takich dwóch obrońców. Zobaczymy. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Ale ja tu lubię ryzykować. Bramkę w takim zestawieniu strzeliliśmy w meczu z bodajże Crotone, kiedy przegrywaliśmy. Tak więc, no a ci się znowu bawią. Dobra, jest. Dawaj Doda, dawaj. Na co ty czekasz? Miałeś tam dużo miejsca. No nie, no do bramkarza grają. No ja ich zastrzelę przecież, no. Polecenia przede wszystkim. Tak. No i dawaj, na skrzydło. Dobrze, do Borgesa. Boże, myślicie w końcu jakoś. Do Borges. No nie, jak jest kryty i nie ma szansu, żeby biegł skrzydłem, to to robi. A jak ma miejsce, to stoi i podaje do tyłu do bramkarza. No i dobra, to będzie 3-1. Żenujące. Dwie straty i dwie bramki. Szkoda strzępić, wiadomo co. Riccardi. Borges, dawaj. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładna akcja na 3 do 2. Mamy jeszcze szansę tutaj na powrót jakiś. Ja, o ja cię, smole. No co za tempak, no. Mamy w drużynie samych tempaków w tym meczu. No inaczej się tego nie da nazwać, no. No tak musimy zostać, no. Nie, dobra, ryzyk fizyk, słuchajcie. Ryzyk fizyk, ja już gram. Trzeba różnych tutaj, słuchajcie, taktyk próbować i rozwiązań, bo... Bo co nam zostaje? Co nam zostaje? Najgorsze jest to, że mamy lepsze statystyki od nich, no. Jazda, panowie, jazda. Calvini, dobra, Borges, Riccardi, Kun, do Brugoriego. Oddaj piłkę, dobrze, mądrze, Borges. Panowie, jazda, biała gwiazda, no. Jest! 3-3! Ależ jajca, no, teraz się lekko uspokoimy, damy pozytywną, żeby nie przesadzać, ale no... Nie sądziłem, jeszcze ich zachęcimy. Lubelni ledwo wszedł, już dostał żółtą kartkę, nieźle. Calvini, dawaj na skrzydło. Dobrze, Lupelini, myślisz. Dobrze, ładnie, do Kuna. Aj, szkoda, troszeczkę tutaj się nie udało. Ale jeszcze... Dobra, jesteśmy jeszcze przy piłce. Riccardi, Kun, Odier, Riccardi. Ja pierniczę. Czekajcie, weryfikacja bramki. Co jest? Ja pierdzielę. Nie no, ja myślę, że z Brescia, to co się stało z Brescią, to jest szczyt. I to się już nie powtórzy. Ja pierdzielę. Nie no, słuchajcie, no, dajcie mi chwilę, żeby to ogarnąć tutaj, bo... No ja pierdzielę. Dobra, jakoś tutaj próbuję to zagrać bardziej defensywnie. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się czegoś takiego po prostu, nie? Kurde, proszę panowie. Proszę. Ale teraz szczęście, ja pierdzielę, proszę. Aha, zapomniałem jeszcze dać polecenia gra na czas.
My tu musimy przy każdej sposobności grać na czas. Jest! Ja pierniczę, co za spotkanie! No niemożliwe! Ja nie wiem, jak to umieścić w tytule i w miniaturce. No przecież to jest po prostu... No nie do powtórzenia, co się tutaj stało, nie? Absolutnie, no byliśmy już na 5. miejscu, żeby teraz wspiąć się na pozycję wicelidera. No to jest po prostu majstersztyk w naszym wykonaniu, no. Broly, przepraszam, że ciebie zwątpiłem. Genialny, genialny mecz po prostu, no. Reakcja na miarę mistrzów, na miarę mistrzów, no. Oj, niestety, jak Sommy nie lubię, tak wypadnięcie go na 3 miesiące i mózg gra Marconim, no nie wróży zbyt dobrze na koniec sezonu. Czas na ostatni mecz w tym odcinku i na ostatni mecz w tym tygodniu, jaki rozegramy. Spotkanie na wyjeździe ze SPAL, w którym to właśnie nasi przeciwnicy, gospodarze tego spotkania, są faworytami. 2,50 kurs na nich. No i co, słuchajcie? Uwaga, coroczny nabór kandydatów na juniorów czeka na ocenę. Nie chcę niczego zapeszać, ale kroi nam się złote pokolenie, którego klejnotem w koronie może stać się Andrea Montalbano. O, jest taki serial, albo seria filmów na Netflixie, komisarz Montalbano. No to zobaczmy tego Montalbano, no. No. Jak na 15-latka, no nie jest, naprawdę wam powiem szczerze, źle. Nie jest źle. Jeszcze ten potencjał, nie? Jakby, który jest na minimum 3 gwiazdki z potencjałem na 4. To jest coś naprawdę bardzo w porządku. A to nie tylko jeden taki, bo jeszcze jest tu są tu także inne gagatki. Lupi, zobaczmy, jak się będzie prezentował. Koncentracja na 5, to jest dość słabo, jak na środkowego obrońcę. Więc no, zobaczymy, będziemy go oglądać. Tutaj Licata, albo Liczata, nie wiem dokładnie. No to już średnio. Ta koncentracja jest strasznie słaba, to mi się nie podoba. No to jest trochę lepiej, to może być ciekawy gość. Fajnie, jest kogo doglądać, to na pewno. Ale złotym pokoleniem bym tego nie nazwał, aczkolwiek tak duża liczba jakby talentów, wiecie, z tyloma gwiazdkami, jeżeli chodzi o potencjał, to się na pewno cieszy, chwali i mnie cieszy. My gramy ze SPAL Cittadella z Wenecją, bardzo ważny mecz. Czy coś jeszcze jest jakimś takim hitem ważnym dla nas? Cremonese z Vicenzą, więc to jakoś bardzo nas nie obchodzi, znaczy obchodzi, ale Vicenza jest na 13 miejscu, a Crotone z Ternaną. No dobra, patrzymy na swój mecz i zobaczymy, jak się to skończy. Ojejkuś, ale zawieszeń, ale to dobrze, bo to znaczy, że na mecz następny z Cremonese, czyli aktualnym liderem, będzie w miarę czysta sytuacja. Nesterowski, De Rose, Acardi, Peretti i Soma nie mogą wystąpić w tym meczu. Dam szansę Kunowi od pierwszej minuty, zobaczymy, czy się to opłaci i lecimy. Media pochlebnie się o nas wyrażają, więc zagrajcie na miarę tych oczekiwań, całkiem w porządku, reakcja. No i wychodzimy na ten mecz, gramy na wyjeździe ze SPAL. Może być trudny mecz, naprawdę może być trudny mecz. Druga minuta, Marconi już dostaje żółtą kartkę. Ja się muszę jego i Somy pozbyć po prostu w nadchodzącym sezonie, tym trzecim. Niezależnie od tego, gdzie będziemy grali, czy Serie A, czy Serie B, bo do Serie C na pewno nie spadniemy. No nic, w każdym razie zobaczmy. Zobaczmy, jak ten mecz się ułoży. No nie, jest wspaniale, słuchajcie, jest wspaniale, do przerwy bez żadnej akcji. Jestem absolutnie zdegustowany ich postawą, po prostu dramat. Panowie, to tak nie może wyglądać, no po prostu nie. No zobaczmy, no jeszcze daję parę minut i ewentualne zmiany będą musiały wejść. No nie, no Riccardi się odbija od przeciwnika, no, ale przynajmniej odbiera piłkę teraz. Ja pierniczę. Dobra, spalony był, ale no i tak. Dobra. Ale dobra, okej, po tej akcji. Broly. No nie, no my sobie nie radzimy kompletnie, no oni nas fizycznie zabijają przede wszystkim. Scalvini, w tobie jedyna nadzieja, no. No, dawaj, Kun. Ładnie przerzucił do Girona. I wrzuć to jakoś konkretnie. Lupellini. Tak jest, ale to zapakował. A wiecie co jest najlepsze? Girona i Lupelliniego chciałem w tym momencie zmieniać. Ale w takim razie jeszcze poczekam. Dobra, panowie. Dobra, okej.
jak się tutaj kształtuje, jeżeli chodzi o ceny. 7,67, 6,5 Markonin, ale prawda jest taka, że za bardzo nie mam kogo dać. Dobra, Butaro wejdzie, no. Ale boję się też trochę tej zmiany, bo Butaro gra mało. Ale reszty nie zmieniam, nie ma szans. Za dobrze to wygląda teraz w końcówce, żeby jakieś, żeby zmieniać, choćby kosztem, czyli Riccardi, no. Dobra, wiecie co? Riccardi akurat zejdzie. Aha, tylko, dobra, no i Broch musi wejść, bo Riccardi ledwo żyje, a za chwilę bardzo ważny mecz. Nie no, zdenerwowany to nie może wejść. Chciałem go zdjąć, tylko nie wiem za kogo. Dawać panowie, odebrać piłkę. Ojej. No podejdź tu, kryjcie bliżej. Ja pierniczę, no i o takie krycie mi chodzi. Butaro, piękna interwencja, naprawdę. Nie, początku nie kryłeś, nadgoniłeś dystans i pewna piękna interwencja w defensywie. Wślizg na miarę naprawdę, no, gola dającego mistrzostwo świata. Ja p***ole. No i panowie, czas na zmiany. Dobra, zmiany zrobione, musimy... No nie, no ja nie... Denerwuje mnie to, że tak łatwo się podajemy z tymi drużynami z 12, 13, 14 miejsca. Tak łatwo stracone punkty. Głupi rzut karny, no po prostu idzie po prostu dostać pierdzielca, że tak powiem. Jazda, panowie, jazda, no... Cały ten mecz nam się nie układał. Już to było widać w pierwszej połowie. Ja pierniczę, no co ty robisz, Jos Silva, no Kun, dawaj. Luperini. Brioli. Riccardi. Brioli, dawaj. Borges. No. Ja pierniczę. No nie, no Candelone wchodzi i marnuje setkę, no. Nie wiem, powiem im, że zero presji, no bo się denerwują. Nie, no już więcej zmian nie mogę, tu już nikt nie wejdzie, który da nam bramkę, no. Ale jeszcze spróbuję bardzo ofensywnie, ale to raczej już nic nie da. Koniec meczu, 1-1. Nie jestem zadowolony z waszej postawy. To powinno wyglądać lepiej. I moi drodzy, tym samym na zakończenie tego odcinka znajdujemy się na trzecim miejscu. Wenecja wygrywa z Cremonese. To nawet dobrze. Z Cittadelą. Ja myślałem, że oni grają... Cremonese zagrał z Vicenzą. Ja też remisuję, więc to też dobrze. Pomyliło mi się. Crotone z kolei remisuje, więc też dobrze. No co, no powiem szczerze, w tabeli w czubie nadal ciasno. Nikt nam za bardzo nie odlatuje. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność na tym wigilijnym odcinku. Wesołych świąt, smacznego karpia, smacznej zupy rybnej. Jeszcze raz. Inaczej, niech hasłem w tym odcinku będzie to, kto wam przynosi prezenty pod choinkę. Nie wiem, gdzieś to jest Mikołaj, u mnie to jest Aniołek, gdzieś tam jest Gwiazdor, gdzieś tam jest Gwiazdka. Nie wiem, jakie tam są jeszcze stwory, które przynoszą prezenty. Im bardziej... No po prostu napiszcie, po prostu, kto wam przynosi. Ja wam bardzo dziękuję za obecność. Wesołych świąt, widzimy się w poniedziałek. Na razie, pa, cześć.